Dzień dobry! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was już w drugim odcinku z Dogs Life. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, Daisy została porwana, no i poznaliśmy fabułę tej gry, jak i porobiliśmy różne zadania i również stuprocentowaliśmy pierwszą lokację. I dzisiaj zabieramy się za drugą lokację w pierwszym świecie. No i co? Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pewnie jesteście ciekawi, dlaczego jestem w głównym menu. Otóż nie bez powodu. Wciśnijmy sobie start, oczywiście, że tak. Jak widzicie, mamy tutaj 61 kości. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego. Otóż ćwiczyłem sobie już kolejne lokacje przed nagrywaniem tego oto odcinka. No i zobaczymy, jak nam wypadnie dzisiejsze granie. W ogóle tutaj mi się save soft lokował i nie mogę już jednej kości zdobyć, więc chlip. Dobra, wchodzimy i zaczynamy przygodę. Load, oczywiście, że tak. Farmhouse, skończyliśmy sobie na farmhouse. Też poprzednim razem tam ten chłopczyk na tym zdjęciu pokazał nam mniej więcej tutorial, co będziemy robili w tej gierce. Musieliśmy poszczekać i obudzić staruszka, który sobie się teraz, że tak powiem, buja na fotelu. Oraz musieliśmy przynieść baterię, tudzież tam, nie wiem, coś, co zasila głośnik temu panu, co sobie grał na gitarze, temu panu rockmanowi. No i co? No i dzisiaj w sumie pójdziemy sobie do Watermill, czyli w tę stronę. Ogólnie, zanim pójdziemy do Watermill, mam dwie informacje. Pierwsza, walnąłem gafę w poprzednim odcinku. Ta wersja, którą widzicie teraz Dogs Life, to jest wersja amerykańska, która nie działa w formacie 576i, tylko w 480i. Tak więc to jest pierwsza rzecz, z którą muszę sprostować, dlatego że zapomniałem, że ogarnąłem sobie amerykański ROM, a nie europejski. I poczekajcie sekundkę. No, więc mamy tutaj amerykański ROM, a nie europejski. A druga rzecz to jest rzecz, którą Pixel odkrył. A mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale były planowane wersje na Xboxa oraz Windowsa Dogs Life. Ponieważ Pixel w ramach tego, że zacząłem Let's Play z Dogs Life, postanowił sobie wejść w pliki gry i okazuje się, że w plikach gry jest potwierdzone, że miała powstać wersja na Windowsa oraz na Xboxa Dogs Life. No dobra, moi drodzy, my tutaj gadu, a zapachy oraz kości same się nie znajdą, więc let's go! Idziemy sobie do Watermill. Clarksville, przepraszam. Bo to jest ogólnie Watermill, ale w sensie sama nazwa lokacji to jest Watermill, a miejsce, w którym jesteśmy, to Clarksville, ponieważ wcześniej było farmhouse. No, dobrze, mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. I patrzcie, widzicie? Kolorki zapachów się zmieniły. Teraz mamy czerwony, fioletowy, pomarańczowy oraz taki różowaty, coś takiego. Więc dobra, zacznijmy sobie, kurde, niuchać. Czemu by nie? O kurde, co to był za lag? Ten lag w ogóle miałem na telewizorze u siebie i wy też pewnie będziecie go mieli. Ogólnie też tak myślałem, żeby Dogs Life poprowadzić też trochę w humorystyczny sposób, tak jak Sonic Forces. Mianowicie, żeby porobić te intra, wiecie jakie intra. No to jak na przykład ja byłem na dworzu i za mną był Infinite, że na przykład bym zrobił intro, gdzie wychodzę sobie z pieskiem na dwór i on na przykład, nie wiem, zaczyna tam niuchać coś i nagle właśnie zdobywa takie kolorowe zapachy. To byłoby w sumie fajne, ale byłoby też epickie w montowaniu, przyznam szczerze. Mógłbym coś takiego ogarnąć do tej serii. A teraz słuchajmy się w soundtrack, który teraz leci. I think I'll sit this one out. To jest coś pięknego, po prostu piękny soundtrack. Ogólnie soundtrack w Dogs Life jest mega fajny. Fajnie byłoby sobie go do jakichś vlogów ogarnąć. Zresztą już się, że tak powiem, powtarzam po raz drugi. No nic to.
Idziemy sobie dalej, idziemy sobie dalej. Tutaj mamy kurde zapachy, więc idźmy sobie tutaj. W ogóle ta lokacja mega ładnie wygląda, nie? Dobra, mamy tutaj topór. Pewnie się zastanawiacie, po co nam ten topór. Widzieliście tego kolesia na początku tej lokacji, gdzie on se tak chodził w tej wefto obok tego samochodu? No to właśnie ten topór będzie mu potrzebny, ponieważ jest to wieś. A jak wiemy, w takich domkach jednorodzinnych mamy coś takiego jak piece, tudzież kominki. No i często do takich domków trzeba dokładać drewna, żeby piec bądź też kominek mógł się rozpalić, żeby było ciepło, więc tak też uczynimy. Ale zanim to uczynimy, będziemy musieli gdzieś zostawić blisko ten topór, żeby odpaliła się cutscenka, ponieważ jak wiecie, skoro robimy 100%, nie, nikt nie pukał. Skoro robimy 100%, no to, no wiecie, to trzeba wszystko zrobić. Czyli wszystkie cutscenki również pokazać, a przynajmniej będę się starał wszystkie pokazać. Tak więc, podejdźmy sobie do tego pana. Dzień dobry, dzień dobry. A, on nie chce z nami gadać, myślałem, że będzie jakaś ten cutscenka, gdzie z nami pogada. A, to goń się, frajerze, nie dostaniesz swojego topora. Tfu na ciebie. Nie no, żartuję, dobra, dostanie swój topór, oczywiście, że tak. Ale myślałem, że będzie jakaś tutaj cutscenka, gdzie będzie nas prosił o znalezienie toporka. Jeżeli będzie, to najwyżej ją wkleję przed jakby tym, że znalazłem ten topór. Więc dobra, okej, idźmy sobie z powrotem do niego. Wow, thanks! Now I can finish making them dog cages for the dog catcher. There you go, little guy. Dziękuję, dziękuję, proszę pana, dziękuję za kostkę. Nie, naprawdę, fajnie, 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 że ogarnęliśmy sobie to zadanko. Mamy już 10 kostek. W ogóle mamy tutaj fajny znak, ponieważ mamy tutaj łopatę i kill off, co, jak to Pixel słusznie zauważył, jest takim puszczeniem oczka do Minecrafta. Wiecie, w taki żartobliwy, rzecz jasna, sposób. O, psuja, siema psuja. Ogólnie czekam na opinię od was, czy chcecie, żebym te psy jakoś nazywał, żeby każdy z tych psów miał jakieś imię, dlatego że no, jak wiecie, psy nie mają imion tutaj, poza Jake'em i Daisy. Idziemy sobie teraz do góry. W ogóle ta sekcja, nie wiem czemu, kojarzy mi się z Raymanem dwójką. Tak jakoś mi się skojarzyło, nie wiem czemu. Okej. O, trzeba tam doskoczyć. A dlaczego? Ponieważ tam jest kość. Bo jak widzicie, tam nic nie ma. Zium! Za pierwszym razem. First try, idiot. Dobra, 11 kostek, więc teraz możemy sobie iść tutaj. Super, zarąbiście. Wow, warto by uważać, ponieważ czasami Jake może sam z siebie, powiedzmy tak, stanąć i zeskoczyć gdzieś dalej, co spowoduje, że może upaść na dół i sobie krzywdę zrobić. Więc warto uważać na coś takiego. Jest możliwy glitch, chyba to jest glitch, albo to jest coś, co speedrunnerzy często wykorzystują, że można tam skoczyć na dół, ale ja oczywiście nie robię tego, dlatego że ja nie umiem. Nie, na serio, ja nie umiem. Nie umiem czegoś takiego robić. Więc przejdźmy sobie teraz tutaj i pauza. Już jestem. Dobra. Więc idźmy teraz tędy. Tutaj mamy jakiegoś... Co to Skunks jest? What the fuck? Ty Skunks, bez kitu. Dobra, nie będę go brał, bo ja wiem, co Skunksy potrafią w tej grze robić. Uwierzcie mi, wiem, co potrafią robić. Dobra. Wiem, gdzie pójdziemy. Tu mamy w ogóle fioletowe zapachy. Zapachy spod pachy, hehehe. Dobra. Coś tu mamy? Sweet. Myślałem, że kość tu mamy. Pomyliłem się. Tu będziemy mieli już ostatnie fioletowe zapaszki. Spod paszki.
Kości nie ma. Wiecie, będę tutaj tak każdą beczkę przewracał w poszukiwaniu kości. No ale tutaj też nic nie ma, więc ostatnia beczka. Beczunia. Nie. Tylko kawałek pizzy. No, no spoko. A więc, dobra. Przesuńmy sobie teraz ten stok siana. Dlatego, że tam u góry jeszcze są zapachy. Skąd to wiem? Zaraz zobaczycie. Okej, dostaliśmy się. Brawo ja. Tutaj trzeba się dostać. Myk, myk, myk. A nie, tutaj jednak nie, więc pomyliłem się. Przepraszam najmocniej, że w błąd wprowadziłem. Wydawało mi się, że tutaj są zapachy, ale jednak nie. I teraz Jake, proszę się stąd wydostać. Dokładnie tak. Więc tutaj jednak mój węch psi zawiódł. No niestety, trudno się mówi. Zjeżdżamy sobie. Okej. I te czerwone zapachy zaprowadzą nas do psui. Dokładnie tak. Czas na quick time event, moi drodzy. Dół, góra, lewo, prawo, dół. Lewo, prawo, dół. Dół, góra, lewo, prawo, dół. Lewo, prawo, dół. No, o to chodziło. Teraz dół, lewo, prawo, góra. Góra, dół. Lewo, prawo, góra. Góra. Dół. Lewo, prawo, góra. Góra. Prawo, dół, góra. Now you go. Okej, okay, za pierwszym razem. Nice one. Cieszę się z tego powodu. I okej, okay, i psuja nas nauczył nowego ruchu, czyli możemy teraz robić kupę. O, i tą kupę możemy brać, jak widzicie. Mamy kupę w pysku. Nie wiem, czy wasze psy też lubią trzymać kupę w pysku, no ale... A raczej nie w pysku, tylko w pyszczku. Bądźmy, że tak powiem, gansegal, czyli bądźmy po prostu grzeczni. Tak czy siak, nie wiem, czy wasze psy lubią rzuć kubkę swoją, ale no najwidoczniej Jakey lubi sobie żreć, raczej rzuć, więc czemu by nie? Co kto lubi? Ja nikomu oczywiście nie bronię. Dobra, mamy na razie 11 kości. Mamy fioletowe zapachy wszystkie zebrane oraz czerwone, więc teraz przyszedłby czas, żeby zebrać te pozostałe po 8. Tylko pytanie, gdzie one są? Pewnie u góry są, znając życie. Dobra, tam psuja sobie idzie. Ogólnie naprawdę gra zaczyna się robić coraz ciekawsza, powiem szczerze. O, mamy tutaj naukowca. Możemy sobie z nim porozmawiać. Pogadajmy w sumie. They said it couldn't be done, but I, Professor Ludwig von Schnitzelmacher, will be the first to send a homemade rocket to Pluto. This guy's been watching too many mad scientist movies. Lift off. Oh no, my beautiful rocket. Oh, it must have been that 3-volt flux capacitor I used. I knew I should have gone with the 5-volt one.
If I can get the pieces back, I can repair it. Please, help me! Okej, okay, więc profesorek jest po prostu idiotą. Wystrzelił rakietę, która się mu rozpierdzieliła i naszym zadaniem jest teraz pozbieranie wszystkich fragmentów rakiety, dlatego żeby on mógł je złożyć w jedną całość i znowu, żeby rakieta poleciała sobie hen-hen daleko i hen-hen wysoko. Nie, naprawdę, to on jest po prostu idiotą. To jest profesor idiota, nie? Bez kitu. Astounding! A piece of my rocket! Bring me the rest of them, and I will give you a reward beyond your wildest imaginings! That sounds like a pretty good reward. Na dodatek on jest kurde rudy, to jeszcze gorzej, kurde. Nie no, oczywiście żartuję, nie hejtuję ani nic, po prostu bekę sobie robię. No ale dobra, nasze zadanie właśnie jest takie, żeby skompletować te wszystkie cztery fragmenty rakiety. Bo inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to nie dostaniemy dwóch kości. Dlatego, że od profesorka tak, dostajemy dwie kości, czyli będziemy mieli 13. Co powoduje, że mamy cały czas mało, dlatego że potrzebujemy, żeby stuprocentować ten świat, a raczej te lokacje, to potrzebujemy, no... Potrzebujemy 17 tych kości. Dobra, gdzie jest rakieta? Rakieta wiem, że spadła tutaj. Tak, magia, naprawdę. Magia Dog's Life. Rakieta się rozpierdzieliła gdzieś tutaj, a nie wiedzieć czemu fragment rakiety spadł tutaj. Serio, zaraz zobaczycie. Patrzcie na to. Jesteśmy sobie tutaj i tutaj mamy fragment rakiety. Dlaczego tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, moi drodzy. Dobra, weźmy jump. Dawaj, Jake. Jakey, dawaj. Powiem wam szczerze, momentami ciężko jest wycelować Jake'iem, żeby on ten, żeby zaskoczył, jak sami zresztą widzicie, trzeba czasami odpowiednio się ustawić, ponieważ jeżeli się odpowiednio nie ustawimy, no to Jake nie przeskoczy dalej. Co jest trochę dziwne, bo powinien normalnie przeskoczyć, no ale okej, nie kwestionuję tutaj. Little canine chum, you continue to amaze me. Just a few more fragments and the reward is yours. No i profesorkowi wciąż jest za mało, dlatego że jeszcze potrzebuje dwa fragmenty rakiety. Więc zdobędziemy je zaraz. Taką mam nadzieję, że ona tutaj będzie. O, tutaj w ogóle są wszystkie. Aha. No, fajnie, kolego. Więc kolega Bocian, jakkolwiek brzmi, zabrał nam rakietę. Znaczy, rakietę. Kość nam zabrał. No, spoko. Fajnie. Przez chwilę mi się czarny ekran zrobił, nie wiedzieć czemu. To jest chyba czubek rakiety, co nie? Tak, bo to jest ten taki trójkącik. Zawsze na końcu rakiety był, pamiętam. Yes, we are approaching liftoff. One more piece. Bring it to me. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat niech żyje nam. A kto? A Jake. Ale kurde. Te rakiety powinny być jakoś oznaczone, bo to trzeba się naprawdę mega domyśleć czasami, gdzie kolejna część mogła spaść. Serio mówię. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj spadło. Mogę się oczywiście mylić. Ja nie jestem idealny. Zresztą jak każdy. Więc wydaje mi się, że jak już to będzie gdzieś tutaj. Albo w najgorszym przypadku będzie w tej tam jaskini za wodospadem. Co jest bardzo prawdopodobne, moi drodzy. Dobra, jeszcze tam nam po ostatnim zapachu zostało, więc już easy.
Easy, easy, lemon squeezy. Wbijmy sobie tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj jest ostatni fragment rakiety. Mogę się oczywiście mylić. No i nic tutaj nie ma. Kurde, czyli się jednak pomyliłem. To gdzie jest ostatni? A, dobra, już wiem, gdzie on jest. Dobra, Chyba wiem, gdzie już jest ten ostatni fragment rakiety. Ten element rakiety zresztą. Już wiem, już wszystko wiem. W ogóle swoją drogą Jake tak się mega fajnie wybił. Prawie jak na YouTubie. Założę się, że gdyby założył kanał swój, to on by miał już 1000 followersów. Jak nic. Dobra, Skunks sobie tam biega. My się z Skunksem nie interesujemy, bo mamy go gdzieś. Właśnie. Tutaj. Coś tak czułem, że tutaj spadł fragment rakiety. Tak więc teraz go do profesorka. Ona akurat imienia nie ma, z tego co pamiętam. Aczkolwiek mogę się mylić. Wiem natomiast, że ci dwaj, te dwa osiłki, którzy byli w poprzedniej cutscence, w poprzednim odcinku, czyli wiecie, tych dwóch hycli, którzy porwali Daisy, mają na imię Wayne i Dwayne. Wayne to jest ten taki w oksach, a Dwayne to jest ten osiłek. Wunderbar! Now I can repair and relaunch my rocket! The world will applaud my genius! Fly, my pretty one! Fly! Oh, I love myself so much! You have done well, noble cur, and so I hereby present you with this astounding prize. One crummy bone? What gives? Very well, have two. I was only joking. Boy, some people will promise you the moon or Pluto. Okay. Tak więc profesorek nam wręczył dwie kości, więc spoko. I myślę, że to będzie idealny moment, żeby zapisać sobie grę. Na wypadek, gdyby miało się nie daj Boże coś stać, ponieważ ta gra ma o tyle taki problem, że tak jak już zresztą na początku wspomniałem, potrafi się często softlockować. A nie chciałbym, żeby mi się softlockowała w momencie, kiedy zrobiłem jakieś zadanie i coś pominąłem, po czym nie będę mógł już tego zrobić. Tak jak to było zresztą w jednym poziomie zimowym, którego nie lubię bardzo. Teraz się przekonałem na własnej skórze, jak bardzo go nie lubię. Dobra, wchodzimy tutaj, zapisujemy sobie. Niech nam się tutaj save'nie gra. Oczywiście, że tak. I wychodzimy stąd. Już mamy zapisane. Więc teraz pozostaje nam wykopać. W sumie. Bo mamy tutaj coś do wykopania. Proszę bardzo, dig. Możemy kopać. Jake loves bones. Okej. Myk. O, i teraz czas na nową minigierkę. Czyli Tug of War. Tug of War, przepraszam najmocniej. Jest to minigierka, w której będziemy po prostu musieli przyciągać linę na swoją stronę. Bardzo fajna, zresztą muzyka tutaj jest epicka. Posłuchajcie sobie sami. 3, 2, 1, go!
Dobrze. I teraz za pomocą tego pieska możemy tego ptaka dorwać, żeby nam kostkę dał, więc to było proste. To było bardzo proste, moi drodzy. Okej. Okay. 15 kosteczka i ostatni zapaszek. A, i wyścig teraz będzie. No spoko, to już mamy ostatnie ten zadanko na ten oto odcinek. To będzie też proste, mega. Ponieważ musimy dorwać teraz psuje. Okej, dobra, nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz mi, bo cię zaraz dorwę. I jak ja cię dorwę, to będziesz miał przesrane, albo miała. Mówiłem. No, i druga kość się nam pojawiła. Więc teraz możemy już dumnie pójść zjeść te kości i będziemy mogli zapisać, ponieważ Watermill mamy zaliczone, moi drodzy. Już nie musimy tutaj wracać ani nic. Mamy wszystkie zadanka porobione. Tak więc jak najbardziej jestem z tego powodu dumny. 28 minut. Ładny to jest czas jak na odcinek. I 17. Oczywiście, że tak. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy, z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i sposób ciekawy był on prowadzony. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do kliknięcia łapki w górę oraz subskrypcji i dzwoneczka. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw komentarz odnośnie co sądzisz na temat tej lokacji oraz czy twój pies też bierze sobie kubkę do pyszczka i lata sobie z nią. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Dog's Life i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!